Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a jest nim dziś dyrektor Muzeum w Łowiczu, pan Grzegorz Dębski. Dzień dobry. Witam państwa. Panie Grzegorzu, no nie da się ukryć, gorący czas dla Muzeum w Łowiczu, chociaż w sumie od początku roku jest gorący, bo co chwilę coś się dzieje, ale w tę wakacyjną porę no trochę więcej działań też zewnętrznych, a tu mam na myśli między innymi niedzielę w Skansenie w Małżycach, bo ta już w najbliższą 7 lipca. Tak, zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, że będzie nie tak upalnie, ale przynajmniej nie deszczowo, że będziemy mogli się pobawić warsztatowo, a szczególnie tu mamy za gości nasz spod hala, twórczyni, która będzie nas uczyła malować na szkle. I to jest fajna rzecz, która się właśnie u nas w plebanii. To też oczywiście też będą rzeczy takie potoczne, jak to można robić, rękodzielnicze, łowickie, ale tutaj szczególnie to z tym jest związane, bo przecież taką egzotykę pokażemy, trochę inną niż łowicką, ale też związane z krajobrazem wiejskim, ale może bardziej podhalańskim. To jest u nas, w Skansenie Małżycach. To masz piękny teren, pięknie zakwitły oczywiście, teraz jeszcze na poplon w postaci faceli i oprócz nie tylko mamy niebieskie chałupy, ale pola niebieskie, to też jest fajnie i oczywiście tutaj się przymierzamy oczywiście do żniw, które też niebawem będą w Skansenie. No właśnie, bo tu już pan powiedział o poplonie, więc można by było zasugerować, że już po żniwach, bo wszystko jakoś w tym roku wcześniej. Jagody były wcześniej, czereśnie były wcześniej i chyba żniwa też do sierpnia nie będą czekać. W Łowiczu w Skansenie już 14 lipca. To kolejne wydarzenie, które no rok rocznie cieszy się dużym zainteresowaniem i co ciekawe, będąc co roku na żniwach w Łowiczu, mam wrażenie, że jest zdecydowanie mniej łowiczaków, a więcej turystów. Tak, oczywiście cieszymy się, że coraz więcej turystów do nas przyjeżdża. Wiadomo, każdy łowczak jest bardzo cenny do nas, ale wychodzi na to, że najbardziej łowczak się pojawia właśnie jako koła gospodyń, które też zawitają do nas, Stowarzyszenie Rytu Łowiczanki ze swoim sprzętem, czy też Zespół Zboczek Chemońskich, który zaprezentuje cały obrzędek żniwny. My jesteśmy oczywiście terenem, na który się będzie to rozgrywało, całe żniwa, bo samym organizatorem to jest Centrum Promocji Ziemi Łowickiej, który by to będzie organizował, ale wszystko się oczywiście będzie odbywało w naszym skansenie i mam nadzieję, dzięki temu zwiedzający będą mieli co raz, że zwiedzać, bo to też wszystkie chałupy oczywiście będą otwarte, ale też będzie można potańczyć, no i oczywiście wysłuchać koncertu, a rozpoczynamy oczywiście mszą. No i będzie można też pokosić, że tak powiem, bo co roku chętnych nie brakuje na to, żeby za kosę złapać i poczuć ten klimat właśnie Łowicza i okolicznych miejscowości, okolicznych wsi. I teraz często, jak rozmawiam ze starszymi mieszkańcami Łowicza, często pojawia się taka nostalgia w głosie, bo kiedyś to było, bo teraz chłop traktorem w pole wyjedzie i to już nie jest ten klimat. Wtedy kobiety miały zajęcie w kuchni, żeby wyjść na pole, pomóc mężczyznom. Mężczyźni wiadomo, że całe dnie spędzali w polu. Teraz to jednak trochę się zmienia, ale ten duch chyba pozostał gdzieś w Łowiczu jeszcze. Mam nadzieję, że tak, a szczególnie tego ducha najlepiej spotkać właśnie w Skansenie Małżycach. A z drugiej strony tak, bo teraz żniwa trwają bardzo szybko. Raz, że szybko się wszystko dojrzewa, z drugiej strony szybko się wszystko muci i już te ziarno praktycznie już jest. A kiedyś to był wielki proces. Oczywiście będziemy to też widzieli i słyszeli, od bicia kosy do naoszczenia, później właśnie samo koszenie, pobieranie, stawianie w snopki, później oczywiście mucenie. No to też cały ten proces był i on trochę trwał. Raz, że żeby to wymucić, to nie też jeden gospodarz, jeden pole to robił, ale często właśnie takie pomoc sąsiedzka i dlatego te więzi bardzo się utrwalały, a jednocześnie właśnie kobiety miały swoje przydzielone funkcje, to musimy sprawić, żeby oczywiście ten żeńca był najedzony, żeby właśnie później miał co się napić i no oczywiście później trzeba było całość jakoś to oprawić pieśnią, przyśpiewkami i też żartami. Wiadomo, to też okazja dobra nie tylko właśnie do pracy, ale do spotkania się.
I ta okazja też w skansenie w Małżycach 14 lipca, ale nie możemy zapominać, że skansen w Małżycach to jest perełka, bez wątpienia. Ale jednak jest to oddział Muzeum w Łowiczu i w muzeum tutaj centralnie w Łowiczu naprawdę dużo się dzieje, nowe wystawy. Teraz tak się śmialiśmy przed nagraniem, że tak tematycznie w stronę kościoła i prymasów, ale to przecież nie jedyne wystawy, które są na terenie Muzeum w Łowiczu. Więc na co warto przyjść, na jaką wystawę, co można zobaczyć, zwłaszcza, że ten wakacyjny czas sprzyja też takim wycieczkom po regionie. Oczywiście, wystawy czasowe to jest to, co stanowimy jakby człon tego, żeby coś się zmieniało i coś przyciągało. Oczywiście polecamy wszelkie wystawy stałe, bo to mamy praktycznie z parterem, gdzie mamy sztuka barokowa z piękną kaplicą, z malarstwem iluzjonistycznym. To jest bardzo, jak można mówić, że barok, który jest niespotykany na co dzień, a u nas jest znany. Z drugiej strony właśnie wystawy historyczne, etnograficzne, jeśli my piękne stroje zobaczyć, piękne wycinanki, to do Muzeum w Łowiczu. A wystawa Interrexów, to jest mecenat Interrexów, to pokazujemy to, co najpiękniejsze rzeczy związane właśnie z Interrexami, z arcybiskupami łowickimi zostało i do tej pory możemy zobaczyć w Łowiczu. Fakt, że te rzeczy są w skarbcu katedralnym, który nie zawsze można zobaczyć, nie zawsze są wyciągane piękne rzeczy, a dzięki tej wystawie czasowej w ramach współpracy właśnie z Kurią Diecezjalną możemy u nas to zobaczyć. Od pięknych ornatów, wszat liturgicznych, do obsługi właśnie mszy, poprzez właśnie malarstwo i wizerunki 8 interreksów, którzy tutaj rządzili i byli, powiedzmy, książętami, którzy władali Rzeczpospolitą. Tu też słuchając o tej wystawie nasuwa mi się taka myśl, że Muzeum w Łowiczu to jest taki punkt, który sprowadza różne grupy, różnych ludzi właśnie do centrum Łowicza, właśnie do muzeum, bo tu współpraca z Kurią Diecezjalną Łowicką. Myślę, że pewnie ksiądz Majkut też tutaj często zagląda i przynosi swoje pomysły, ale to też współpraca z Łódzkim Domem Kultury, kiedy mówimy chociażby o tych żniwach łowickich. To też współpraca z kołem przewodników PTTK imienia Anieli Chmielińskiej i tu też zapytam, czy rzeźba Anieli Chmielińskiej nadal w Łowiczu stoi. Tak, oczywiście. Na drugim piętrze otwiera ekspozycję etnograficzną. I to też nawiązanie, że Muzeum w Łowiczu łączy, bo z kolei to rzeźba artysty z Zapad, pana Adama Petryny. Tu mnie panie z Godzianowa mocno przeszkoliły w tym temacie. Więc to rzeczywiście taki dowód, że muzeum samo w swojej nazwie miejscem historycznym jest, ale tu cały czas żywym. Tu się naprawdę dużo dzieje. Tak, bo staramy się, żeby oprócz tego, że mamy coś na ścianach, możemy coś zobaczyć, ale też możemy to robić, dlatego przeróżne warsztaty z papieroplastyki, tak jak teraz, malowanie na szkle, czy nawet rzeźbienia, czy ulepienia czy coś z gliny, dzięki pani Jadwidze Dębskiej, to te wszystkie rzeczy sprawiają, że muzeum żyje. I to nie tylko od święta, jakby może, ale na co dzień. I to nie tylko skansen w Małżycach, który żyje swoim życiem, czasem mam wrażenie, ale to dobrze, bo to dobrze, że ludzie tam przechodzą, zaglądają, przyjeżdżają czasem specjalnie, więc to też jest dowód na to, że Łowicz nie jest miastem zastanym, takie, które już naprawdę nic nie ma i tylko folklor, tylko właśnie wychodzicie bardzo naprzeciw i tu też zapytam o kolejne działania, bo na pewno są już jakieś plany, mimo że w kalendarzu lipiec. Oczywiście. Znów nawiążę do oczywiście skansenu w Małżycach. Mamy kolejne święto sierpniowe tym razem, Matki Boskiej Zielnej na 15 sierpnia, ale to oczywiście kolejne wystawy. To jest nawiązujące do dość ciekawej rocznicy 888-lecia miasta Łowicza. Będziemy mieli taką wystawę kolekcjonerską, właśnie koła kolekcjonerskiego, który działa przy Muzeum w Łowiczu i będziemy tyle samo 888 eksponatów pokazywać, związanych z historią Łowicza. To jest taka ciekawa rzecz. Oczywiście później będzie też rzeźba sepulkrarna jednego z naszych rzeźbiarzy nagrobnych, właśnie pana Michalaka, ale też wszystkie te rzeczy nawiązujące do tego, co żyjemy. Nie ma praktycznie miesiąca, żebyśmy warsztatów nie robiły. Tak samo Europejskie Dni Dziedzictwa też u nas się będą odbywały. I wszystkie te rzeczy sprawiają, że my jesteśmy na tyle różnorodni. Każdy coś dla siebie coś znajdzie w danym czasie.
I to potwierdza fakt, że trzeba odwiedzać Muzeum Błowiczu, sprawdzać na bieżąco, co się dzieje, bo na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Już od dziś będę niecierpliwie czekać na te 888 eksponatów związanych z miastem Łowicz. No jestem ciekawa, jak to zebrać, te 888 eksponatów, bo można by się rozdrabniać na guziki, ale znając kolekcjonerów, to nie będą tylko guziki i monety. Nie, z tego co zapewne będzie dość przestronnie, od zdjęć po pocztówek, po oczywiście utensylia takie codzienne, które używamy, po oczywiście jakieś porcelany, jakieś fajanse, jakieś szkło, wszystko to, co można kolekcjonować, to zobaczymy tutaj. Czyli w Muzeum w Łowiczu, a ja miałam wielką przyjemność rozmawiać z jego dyrektorem, panem Grzegorzem Dębskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za uwagę, zapraszam do Muzeum w Łowiczu i skansenu w Małżycach.